pokażę Wam przepiękne miasteczko o nazwie Lutrak. Ja już Wam o tym miejscu mówiłam we vlogu, które miejsca w Grecji polecam, tak żeby było taniej. I właśnie między innymi poleciłam Lutrak. Lutrak jest przepięknym miejscem, położonym jakieś 80 km od Aten i 20 km od Koryntu. Dlaczego jest warto zatrzymać się w tym miejscu? Zostańcie ze mną, to się dowiecie. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy. Jesteśmy w Lutrakach. Tak jak Wam mówiłam, to jest właśnie małe, bardzo czyste, przepiękne miasteczko. Jest przepiękne morze, są przepiękne góry. Tutaj właśnie z tyłu mnie możecie zobaczyć. Jest tutaj jeden duży deptak, przy którym są kafejki, restauracje, także można zjeść, usiąść sobie. Tutaj, jak widzicie, przy morzu są cały czas leżaki. Wszystkie plaże są generalnie zorganizowane. Oczywiście jest w niektórych miejscach, bo są wolne miejsca, w których można właśnie normalnie sobie rozłożyć swoją matę. Ale tak, jeśli chodzi o tą stronę, no to właśnie wszystko jest zorganizowane. Oczywiście Lutraki to nie jest tylko centrum. Jadąc w tamtą stronę, 30 km, generalnie 30 km od centrum, mamy plażę Sterna Lutraki, którą Wam też pokażę, ale raczej dzisiaj na nią nie pojedziemy, dlatego że bardzo ciężko się tam dostać. W pewnym momencie droga jest naprawdę bardzo nierówna, jest bardzo trudna, także dzisiaj jest troszeczkę za późno, żeby się tam dostać, ale po prostu pokażę Wam fotografię z zeszłego roku. Sterna Lutraki jest przepiękna. W ogóle tutaj to morze jest bardzo czyste, bardzo błękitne. Z tego, co widzicie, jeszcze raz Wam troszeczkę pokażę. Mój kostas już się rozłożył na leżaku. Ja po prostu poszłam szybko zrobić dla Was wejście, bo jeszcze parę rzeczy chciałabym Wam pokazać. No i przede wszystkim, dlaczego warto odwiedzić tą miejscowość? Nie tylko przez to, że jest właśnie bardzo piękna, że jest interesująca, ale właśnie jest położona tak, że na przykład pojechać sobie na Koryn, choćby na zobaczyć kanał koryncki. Jest bardzo łatwo, to jest naprawdę bardzo bliziutko. Jak również bardzo blisko jest Kineta. Jest taka właśnie bardzo fajna miejscowość, też nadmorska, którą warto odwiedzić. No jeśli na przykład zatrzymałeś się w Lutrakach, a chcesz zobaczyć Akropol, to oczywiście jeżdżą autokary jak najbardziej. Szczególnie z Kteo, na przykład jeśli jesteś w Atenach właśnie, a chciałbyś zobaczyć Lutraki, to też, to jest jakieś godzina 20 minut takim autokarem, także też nie ma problemu. Także moi drodzy, jak najbardziej polecam Wam tą miejscowość. Ja jak pierwszy raz ją zobaczyłam, ja się po prostu zakochałam w tej miejscowości, po prostu uwielbiam Lutraki i jak tylko mogę, no to właśnie staram się tutaj przyjechać. Z czego jeszcze słynie Lutraki? Słynie z największego w Grecji kasyna. Także jeśli masz problem z hazardem, no to raczej odpuść sobie to miejsce. No, kasyno jest bardzo ładne, jest bardzo luksusowe. Jakby nie było, zjeżdżają się tutaj ludzie no z całej Grecji, nie tylko turyści, jak również Grecy. Znam kilku Greków, którzy naprawdę w tym kasynie przegrali bardzo dużo kasy. W każdym bądź razie polecam jak najbardziej Lutraki.
Moi drodzy, wiecie za co ja kocham wrześniowe morze? Za to, że jest ciepły, ale ma jeszcze tą swoją rzeźkość. I za to, że jest właśnie takie piękne. Jak widzicie, no ja już sobie dałam nura. Może jest dzisiaj troszeczkę niespokojne, ale wydaje mi się, że tutaj w ogóle jest może troszkę niespokojne. Ale jest przepiękne, jest błękitne i jest takie naprawdę orzeźwiające. No jest pięknie, jest pięknie, jest przepiękne popołudnie. No i mam nadzieję, że to jeszcze jakieś miesiąc, półtora, lato z nami zostanie. Najlepiej skończyć pysznym jedzeniem, czyli grecka sałatka, czyli kalamary, no i oczywiście uzo, no bo uzo najbardziej smakuje nad morzem i najbardziej smakuje z owocami morza. Proszę zobaczcie, tutaj przeszłam na schody, tutaj jest przepiękny wodospad. Będę mogła wam go oczywiście pokazać. No i oczywiście ten piękny widok na całe Lutraki. Oczywiście mój mąż mnie zbeształ jak tylko mógł, że ja tutaj wbrew wszystkiemu poszłam. Tak jest gdzieś nawet dosyć tutaj na najwyższy szczyt, gdzie jest teraz w ogóle wszystko zamknięte. Jesteśmy pod wodospadami. Nie ma w ogóle nikogo, tylko ja. Piękno natury, piękno Lutraków, auci i bardzo ślisko. No trzeba tutaj uważać, jakby nie było. Oczywiście muszę wam pokazać ten przecudowny wodospad. Dla mojego kostu oczywiście było za wysoko, za stromo, żeby przyjść zobaczyć ten piękny widok z bliska. Ja bym tutaj mogła zostać jeszcze na parę ładnych godzin. Po prostu pięknie, po prostu cudnie. Taka jest droga mojego życia, moi drodzy. Ja bym naprawdę tą drogę mogła opisać jako moje życie. Ja właśnie tak sobie przechodzę. Ciężko, pod górę, po gałęziach, po kamieniach, ale daję radę. O, moi drodzy, jeśli się wejdzie na szczyt, widok ze szczytu jest najcudowniejszy na świecie. Na szczyt. Żeby wam pokazać, moi drodzy, Lutraki z góry, doszłam mi się wydaje, że do takiego najwyższego punktu, do jakiego mogłam dojść tędy, gdzie nie ma ścieżki, bo tutaj jak widzicie, ja wam pokażę, ścieżki nie ma. Dokładnie musiałabym się wspinać i tutaj, jak wam pokażę, na ten szczyt musiałabym się też nieźle wspiąć. To niestety nie chcę być ofiarą nagrody Darwina, bo nie można nazwać tego, że ktoś wygrał nagrodę Darwina, po prostu był ofiarą. No i niestety jestem już bardzo długo po reprodukcji, także pewnie by mi jej nie przyznali, ale wolę nie robić głupot, po prostu nie robić głupot. Jestem starszą, rozsądną panią. A jeszcze, jeśli bym mogła, pokażę wam z tej strony, jak to pięknie wygląda. Pięknie, prawda? To jest taki właśnie jeden chyba z większych szczytów Lutraków. Powiem wam tak, przycupnę sobie tutaj, żebyście mieli fajny widok. Znaczy, w tym momencie macie widok tylko na skały. Wiecie co, ja zwykle,
historię o danym miejscu lub historię taką, która jest adekwatna do wideo, które robię, zwykle mówię na początku, ale teraz Wam powiem na końcu. Dlatego, że byliśmy z Kostą i razem z jedzeniem, razem z naszym posiłkiem, oczywiście wzięliśmy sobie uzo. I tak jak ja zawsze mówię, że uzo smakuje przepięknie tylko i wyłącznie nad morzem i przy owocach morza. Dlaczego tak mówię? Parę lat temu z moimi koleżankami wybrałyśmy się na lutraki. Było cudnie, wykąpałyśmy się. Przeżyłyśmy bardzo fajne chwile, było cudownie, wzięłyśmy sobie uzo z jakąś tam zakąską, zjadłyśmy, no i czas było wracać do Aten. I wróciłyśmy do Aten i tak miałyśmy w ustach ten smak uzo, ten widok tego morza i mówimy, idziemy na uzo, żeby się jeszcze tak, żeby jeszcze tak mieć w naszych sercach to morze, to ten wiatr. I właśnie to cudowne spotkanie, które przeżyłyśmy. No i właśnie poszłyśmy do takiej, wiecie, zwykłej knajpki w Atenach i zamówiłyśmy sobie uzo. I to uzo nie smakowało nam w ogóle. Właśnie uzo, moi drodzy, najlepiej smakuje nad morzem i z owocami morza. Moi drodzy, ode mnie to już wszystko. Jeśli podobał Wam się filmik, dajcie łapkę w górę, napiszcie coś miłego w komentarzu. Jeśli jesteś moim stałym widzem, daj subskrypcję w końcu, kolego, koleżanko, daj subskrypcję, no bo się opłaca. Tyle Wam pokazuję, moi drodzy. Tym razem buziaki z lutraku. Pa, pa, moi drodzy.